Witam, witam. Tutaj Anna, Astro Tarot Prime. Witam serdecznie. Słuchajcie, w Londynie pada. Jest 17-18 stopni. Wczoraj była piękna pogoda na ostatni mecz, w którym Anglia niestety przegrała z wspaniałą Hiszpanią. Natomiast ja z kolei bardzo się cieszę, tak naprawdę. Chyba pierwszy raz się cieszę, że pada deszcz w Wielkiej Brytanii, dlatego że na południu Europy i Azja, słuchajcie, tam prognozy temperatur pokazywane są 40 wzwyż, 40 stopni wzwyż. Także słuchajcie, pierwszy raz chyba naprawdę cieszę się, że mam po prostu taki letni deszcz, który pada i pada, ale przynajmniej ta temperatura jest po prostu cudowna. W nocy naprawdę jest bardzo takie fajne powietrze, chłód, a jest bardzo przyjemny, nie ma wiatru i po prostu, no ja, ponieważ mieszkam na ostatnim piętrze, więc ja słyszę te krople, jak one spadają mi po prostu i na okna, ale i też na dach, więc słuchajcie, ja się trochę czuję jak po prostu na wakacjach. Jestem ciekawa, czy ten deszcz słychać podczas mojego nagrania. Ja specjalnie otworzyłam szerzej okno, żeby po prostu ten deszcz był słyszalny. Natomiast muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie ma wiatru, nie wieje i tylko po prostu ten kapiący deszcz. No naprawdę, może powinnam to nagrać i po prostu sobie słuchać podczas medytacji. W każdym razie witam dzisiaj serdecznie wszystkie bliźnięta właśnie w tym letnim deszczu oraz osoby mające mocno wstawiony ten znak, ale również to czytanie może być równie ważne dla wszystkich strzelców, bo ten znak stoi w opozycji do znaku bliźniąt. Zatem ta energia lustra, jak ja to tutaj zawsze mówię, jest tutaj istotna. Zachęcam również do spojrzenia na prognozy dla strzelców, na przykład wejście Jowisza w znak bliźniąt, ale również te kolejne 6 miesięcy podczas retrogradacji Wielkiej Trójki dla strzelców również. Linki chyba się już tutaj ukazały na górze. W każdym razie to jest tutaj taka informacja. Jednocześnie od razu tutaj muszę zrobić krótki wstęp dotyczący tego, co się dzieje ze mną i w ogóle co się dzieje na moim kanale, więc te osoby, które nie chcą tego słuchać, macie podaną czasówkę, proszę się tutaj rozgościć i po prostu klikać sobie w to, co wy chcecie usłyszeć. A te osoby, które tutaj uwielbiają spędzać ze mną czas, słuchając mnie i patrząc na moje czytania, za co absolutnie jestem przepotężnie wdzięczna, za to, że po prostu tutaj jesteście podczas całego tego czytania i po prostu chcecie mnie usłyszeć. Jestem naprawdę, naprawdę przeszczęśliwa, że słuchacie każdej minuty ze mną spędzoną oraz dziękuję wam za to, że mnie wspieracie, pomagacie w rozwoju tego kanału i mnie polecacie. Będę naprawdę również wdzięczna za kolejne polubienia czytań, bo wiem, jak to jest ważne, ale też również bardzo dziękuję klientom indywidualnym, którzy kontaktują się ze mną i opisują po prostu, co się u Was dzieje i jak te zmiany po tych moich czytaniach wprowadzacie i jak to Was stabilizuje, jak się uspokajacie, jak naprawdę zaczynacie osiągać swoje cele. Naprawdę chciałabym się podzielić z tymi opiniami właśnie na social mediach, których niestety jeszcze nie udało mi się założyć, ale mam nadzieję, że zrobię to niedługo, żeby właśnie zachęcać innych do korzystania z moich usług, bo ja potrafię czynić cuda, jak już niektóre osoby to wiedzą.
a przede wszystkim wiedzą to klienci indywidualni, więc jak już odpalę te social media, to oczywiście dam Wam znać, a teraz przede wszystkim dziękuję za polubienia, za komentarze, za subskrypcje i oczywiście bardzo pokornie proszę, przekazujcie mój kanał znajomym i znajomych znajomym. Im nas tutaj wszystkich więcej, tym dla mnie oczywiście jest najlepiej, tak nieskromnie tutaj dodam, no bo ja w ten sposób mogę rozwijać właśnie mój kanał i YouTube promuje mnie i po prostu to, co robię. Także za to będę Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna. A teraz przechodzimy do prognozy, na kolejne 6 miesięcy, bo na niebie mamy potężną retrogradację Wielkiej Trójki, czyli Saturn, Neptun i Pluton nadchodzą dla bliźniąt. Jesteście, kochane bliźnięta, wielkimi szczęściarzami w nadchodzącym nie tylko tym czasie 6 miesięcy, ale również przez te kolejne 12 miesięcy, a to za sprawką Jowisza, który dotyka Waszych słońc i niesie dary, o jakich Wam się nawet nie śniło. Więcej o tym właśnie możecie posłuchać m.in. w czytaniach na wejście Jowisza w Wasz znak. Te czytania są już dostępne na moim kanale, także zachęcam. Natomiast obie planety w znaku ryb, czyli Saturn i Neptun, znajdują się w Waszym 10 domu, zatem mamy dom kariery, ale tym razem tutaj niestety nie będzie łatwo podczas tej retrogradacji, bo obie planety tworzą ostrą kwadraturę do Waszych słońc i tutaj taka uwaga, przypominam, że jest to czytanie ogólne, zatem nie u wszystkich cofające się planety będą dotykały dom 10. Kto chce wiedzieć, jak to się dokładnie u kogo zadzieje oraz poszukać odpowiedzi na wiele innych pytań, a które te odpowiedzi pomogły już nie jednej osobie, tak jak wspominałam na wstępie, a co wiem od informacji zwrotnych właśnie od moich klientów indywidualnych, zapraszam na czytania prywatne, adres mailowy widoczny na ekranie. Natomiast cóż to oznacza, gdy Saturn i Neptun wkracza w Wasz 10 sektor? Ano to, że Wasza kariera będzie przechodzić zarówno wzloty i upadki, ale też wyzwania i też pewnego rodzaju udostępniać Wam będzie bardzo szczere i takie prawdziwe oblicze wybranej przez Was nowej drogi dotychczas, ale i też być może stawiając przed Wami znaki zapytania, czy właśnie ta dotychczasowa pozycja, czy Wasze dążenia i plany, ale i też na przykład Wasze ego, Wasz status społeczny, być może u niektórych nawet sława, czy uznanie, bądź dlaczego jeszcze tego nie osiągnęłyście i również Wasza aktywność publiczna oraz na samym końcu też mamy tutaj informacje i będziemy mieli tutaj informacje, kim są Wasi przełożeni oraz jak oni oceniają Was i Wasze działania. Dodatkowo również te kolejne pół roku może dość mocno zaznaczyć obecność Waszych ojców w Waszym życiu. Zatem to, co dotychczas dawało Wam i utrzymanie, ale i też może sprawiało radość, może zostać poddane Waszej subiektywnej ocenie, bo być może dopadnie Was niechęć do wykonywania tego, czym zajmujecie się obecnie. Druga opcja to być może Wasi szefowie podejmują, bądź są w trakcie podejmowania, bądź podejmą działania na celu zmiany profesji i kariera Wasza może ulec nie tylko transformacji, ale też możecie zakończyć współpracę. Ale to nie będzie się działo nagle, bo Saturn wolno idzie tym ruchem wstecznym, więc Wy będziecie mieli szerokie pole do wdrażania ewentualnego planu B. Dla tych z kolei, co dokładnie wyznaczyli sobie plan działania i skrupulatnie krok po kroku go wykonywali i wszelkiego rodzaju ocena Waszych działań, czy to w pracy, czy na polu artystyczno-publicznym, nawet jak będzie to negatywna krytyka, wy potraktujecie to jako wyzwanie i mężnie będziecie kroczyć dalej, mając właśnie swój plan w rękach. Tutaj nic absolutnie Was nie zatrzyma. Domem 10 rządzi Saturn, on w tranzycie przez znak ryb ustawia się w Waszym domu 10, zaś koziorożec, znak, który rządzi domem 10, znajduje się z kolei w domu 8. Zatem jak nic kariera ulega potężnej transformacji i zmianie. Wasza praca będzie oceniana, Wasza kariera będzie również oceniana przez media publiczne, to tyczy się osób, które mają szeroki zasięg działalności oraz również sprawy rodzinne, gdzie główna uwaga wejdzie, tak jak wspominałam, na Waszych ojców czy dziadków,
będzie głównym polem do przejścia przez retrogradację wszystkich tych planet. Być może zdrowie waszych ojców okaże się priorytetem do porzucenia kariery na właśnie zajęciem się sprawami rodzinnymi. Natomiast u niektórych z was może z kolei dojść do dość mocnej wymiany zdań dotyczącej inwestycji w wasze kariery, zarówno od rodziny właśnie, ale i też od przełożonych czy od ważnych klientów. Tutaj trzeba będzie się mocno natrudzić, żeby coś osiągnąć. Zatem retro Saturna mówi, że jeżeli chcecie osiągać więcej, trzeba będzie włożyć więcej energii oraz być może dojdzie do straty na rzecz otrzymania czegoś nowego. Jowisz idzie przez wasze Słońce w podwójnym znaku. Saturn i Neptun również ustawiły się w podwójnym znaku ryb, zatem zmiana idzie jak nic. Tutaj tylko i wyłącznie żelazna dyscyplina oraz duża odpowiedzialność i zdecydowane działania będą sprzyjać, i to bardzo mocno. Jednak od razu mówię, że tutaj nic za darmo jednak nie przejdzie. Kwadratura Saturna w tranzycie do waszych Słońc plus Jowisz w znaku bliźniąt, tu trzeba będzie poświęcić coś, kogoś, coś za coś. Niektórzy mogą otrzymać kontrakt życia, inni na przykład poznać miłość życia, ale w zupełnie innym zakątku świata, więc trzeba będzie podejmować decyzję. Ktoś inny otrzyma stypendium na studia w zupełnie innej dziedzinie niż się spodziewał, bądź otrzyma zaproszenie na inne studia, gdzie okaże się, że wolne miejsca są i nawet jeszcze możecie otrzymać stypendium, bo taka właśnie okazja również może się tutaj zdarzyć. Również taki aspekt, przepraszam, wskazuje, że to, co się zadziało około 7 lat temu, bądź co zaczęliście robić 7 lat temu, teraz do was wraca i trzeba będzie się tym zająć, bo wtedy właśnie te 7 lat temu Saturn był w opozycji do waszych Słońc. Zatem warto sobie przypomnieć, co tam się wtedy zadziało. Może niektórych z was również właśnie dopaść kryzys przez tą całą sytuację, ale właśnie po to, żeby wejść w coś nowego bądź w kogoś nowego, bo nad tym czuwa pełen dobrych i szczęśliwych intencji Jowisz w waszym znaku. Zachęcam jeszcze raz do zapoznania się z czytaniem na temat właśnie wejścia Jowisza w wasz znak, które to czytania są dostępne na moim kanale. Natomiast wracając do was, tutaj trzeba będzie stawić czoła mocno i z odwagą, zawalczyć o swoje, a że mamy na rzeczy dom kariery, zatem będziecie ostro walczyć o swoje z przełożonymi, z szefami, również będzie ostra walka z konkurencją. Tutaj nie wolno chować głowy w piasek i czekać, tylko ostro ruszyć po swoje, nie szukać winy u innych, ale właśnie stanąć twarzą w twarz z problemami i dobitnie je rozwiązać. Na polu sytuacji osobistych to będzie taka konfrontacja z samym sobą, bo być może będziecie miały dość otoczenia, może będziecie miały dość takiego szumu wokół was, może dość takich sąsiedzkich spotkań, plotek, jakiś intryg. Dla tych na przykład, co chcieliby coś zmienić w karierze, łatwo nie będzie, bo być może wkradnie się jakiegoś rodzaju rozgoryczenie albo niezdecydowanie, bo wiele aspektów zacznie wychodzić i nie wiadomo będzie, za co się tak naprawdę zabrać najpierw. Również przy zmianie zawodu czy pracy będziecie musiały zaczynać z niższego szczebla, trzeba będzie się czegoś uczyć nowego, a to nie dla wszystkich może przynosić spokój. Stres z kolei będzie wpływał na wasze ciało, zatem najlepiej podczas tej retrogradacji nie robić żadnych poważnych zadań czy porywać się na ambitne plany, jeżeli takowych nie mieliście przygotowanych wcześniej. Natomiast wszyscy ci, tak jak wspominałam, którzy mają zorganizowane swoje życie i krok po kroku wykonują tą pracę, coś z przeszłości może nagle wrócić, ale tutaj ten plan warto dalej realizować, bo Saturn pomimo wszystko, że w retrogradacji będzie jednak wam pomagał ten plan wdrażać. Natomiast wszystkie nagłe pojawiające się sytuacje, tutaj niestety to nie jest dobra droga. Ponieważ również Neptun idzie w wodnych rybach, zatem zdrowie, tak jak wspominałam, waszych ojców bądź dziadków może coś mieć związanego z płynami, czy to zatrucia, bądź być może układ moczowy czy nerki, a ponieważ Pluton idzie przez wasz dom ósmy z kolei, zatem myślę, że to jest już trzecie podbicie informacji na temat zdrowia waszych rodziców, które może naprawdę podczas tej retrogradacji mocno się uaktywić i niestety pogorszyć się. To z kolei może też wpłynąć na stan waszego portfela. Tak naprawdę to podczas tej całej retrogradacji tej wielkiej trójki będą mieli najlepiej artyści oraz osoby zajmujące się twórczością wszelaką, bo tutaj może powstać naprawdę wiele ponadczasowych pomysłów gdzieś w zaciszu.
ktoś właśnie zatrąbił na zewnątrz, nie wiem, czy to było słychać, więc prawda, proszę bardzo, bam, bam, było słychać dwa razy, także Jowisz w znaku bliźniąt i Neptun z Saturnem w podwójnych rybach, także widzicie, podwójny klakson, podwójność tutaj idzie, także wszystko to, co będzie powstawało właśnie zaciszu waszych biurka, na waszych biurkach, gdzieś w jakichś zeszytach, na jakichś komputerach, wszystko to ma naprawdę w przyszłości, kiedy wszystkie planety ruszą ruchem prostym w przyszłym roku na zimę, to wszystko będzie można naprawdę zacząć wdrażać, to się wszystko uda. Myślę w ogóle, że najbliższy rok to będzie taki bardzo dla was konkretny, jeżeli chodzi o plany. Bo tak jak powiedziałam, tutaj mogą powstać naprawdę ponadczasowe pomysły, idee, twórczość literacka będzie kwitła, muzyczna bądź filmowa. Wszystko tutaj może być przebłyskiem do właśnie zawrotnej kariery. Natchnienie będzie szło wraz z możliwością poznania nowych osób, nowych miłości. Stare może wrócić również w nowej odsłonie. Ktoś dawno niewidziany, a mający obecnie na przykład wysoką pozycję bądź nawet być rozpoznawalny, może również pojawić się w waszym życiu i wiele od tego może tak naprawdę zależeć. I tutaj nie chodzi o jakieś konkretne powroty, ale na przykład ktoś może podać wam rękę, jeżeli przeżywać będziecie trudny czas w najbliższych miesiącach. Popatrzmy, co na to wszystko powiedziały karty. No i słuchajcie, ja nie mam pytań. 3 ósemki, czyli potężna transformacja dająca uziemienie nawet od 4 tak do 8 lat w przyszłość. 8 buław, 8 monet i 8 kielichów. A również mamy aż 3 karty monet, zatem to jak nic silna potrzeba uziemiania się, która będzie wręcz nie do ruszenia. As monet, 8 pucharów oraz 4 monet. Wracacie do czegoś z przeszłości, co kiedyś było waszym pragnieniem, waszym marzeniem, waszym planem na życie. Teraz to wszystko jawi się w nowym świetle. Ta przeszłość głównie jest związana z czymś bardzo konkretnym, co być może wtedy nie dałyście rady wdrożyć, a teraz poprzez zmianę sytuacji nie tylko w waszym życiu osobistym, ale też poprzez zmianę na świecie, zmianę w polityce, zmianę w otoczeniu, zmianę w regulaminach, w przepisach, nawet w technologiach czy ustawach. Teraz te okoliczności do was wracają aż potrójnie i dotyczą głównie waszej formy właśnie realizowania się i realizowania waszych planów. Sytuacja może pojawić się nagle, 8 buław, oraz będziecie chciały tym razem dokończyć to już te wasze marzenia konkretnie i zapiąć to na ostatni guzik i ukończyć zadanie należycie, bo będą do tego i możliwości, i pole, i technologia to wszystko będzie umożliwiała. I również będziecie chciały ukończyć właśnie te wszystkie wasze plany, czy rozpoczęte zadania należycie, nawet kosztem odejścia od sytuacji, czy osób, które nie do końca was rozumiały i nie czuły, czyli właśnie 8 kielichów, ale wy właśnie poczujecie, że teraz jest wasz czas, że teraz szczęście wam sprzyja, bo z przeszłości idzie coś nowego i tutaj mamy pokazanego asa monet. Wyciągając tym razem bardzo dobre wnioski z przeszłości, poszukacie i znajdziecie równowagę i stabilność życiową właśnie poprzez konkretne działanie w tym kierunku, czyli na takim właśnie prostym, zwyczajnym życiu, polu, tak? Oznacza to, że być może nie będzie spokoju poprzez nagłe wydarzenia z przeszłości, ale poprzez właśnie pojawienie się tego, co już miało nie wracać, zakończycie to tym razem raz na zawsze, co wam doskwierało, zyskując nie tylko spokój, ale i też bardzo dobrze wyjdziecie na tym finansowo. Powiem wam szczerze, tak naprawdę szczerze, tutaj się odważę zinterpretować ten układ tak bezpośrednio. Dla mnie ten układ właśnie wygląda jakby nagłe odejście któregoś z waszych rodziców przynosi wam spadek w postaci być może domu czy mieszkania z kawałkiem ziemi, bądź właśnie niezły spadek, który ustawia was do końca życia. Tak bym po prostu zinterpretowała ten cały układ tutaj, co widzę, łącznie z tymi 2 ósemkami idącymi z otoczenia.
Natomiast taki układ niekoniecznie musi oznaczać śmierć kogoś z waszych bliskich. To również może oznaczać zmianę nastawienia, zmianę punktu widzenia, zmianę otoczenia, właśnie zmianę przepisów czy regulaminów w pracy. Czyli taka, jednym słowem, potężna transformacja, która właśnie działa na waszą korzyść. Przepraszam, transformacja to jest, wiecie, no tak jak motyl. Opuszczamy jeden stan i wchodzimy w drugi, całkiem nowy, który daje nam wolność. Reasumując, dla was te najbliższe miesiące wskazują, że powrót do przeszłości nie jest niczym złym, bo tym razem przynosi wam o wiele więcej, niż wy się tego spodziewacie, a to też i dzięki waszej tak naprawdę inicjatywie, bo Jowisz w tranzycie przez wasze słońce mówi o tym, że poczujecie wiele sił na to, żeby z tą przeszłością właśnie się zmierzyć. I tego ja wam bardzo, ale to bardzo serdecznie i mocno życzę oraz przesyłam mnóstwo mocy do działania. Ściskam serdecznie, Anna.